Tak się rozpoczął Wołkow. Od 60 roku robię cały czas to samo, to znaczy przyrodę i krajobraz Polski północno-wschodniej. Reszta świata mnie interesuje. I chyba już tak wytrwam do końca. Wchodzenie w górę, wspinanie się w tarczy słonecznej, to jest naprawdę magiczna sprawa. To jest coś z takiej, tej starosłowiańskiej pogańszczyzny, że jednak wtedy i bóstwem był i słońce, i księżyc, i cała przyroda. I chyba coś w tym jest i coś jest. I ta chyba moja fotografia się odnosi do tego. Którejś czerwcowej nocy, nawet nie pamiętam o co to poszło, ale podarłem się z Grażyną i wsiadłem na motor i poniosło mnie w stronę Burzyna. I byłem nawet chyba ze dwie godziny byłem przed wschodem słońca i wtedy trafiłem właśnie chyba na swój najpiękniejszy wschód słońca. Pogoda była bezwieczna. Mgły były bardzo fotogeniczne, nie za gęste, nie za rzadkie. I w ciągu dosłownie chyba 10 minut wszystkie kolory tęczy się zmieniały. Od bardzo jasnych żółci do ciemnych fioletów i chyba wtedy najlepsze swoje zdjęcia zrobiłem. Dopiero, o widzicie, przedsmak tej dzikości. Słuchaj, Mikołaj, ile to jest głębokości, powiedz tak. Tu jest 2 metry. W tej chwili, gdzie my stajemy, to tu 2 metry. Ale natomiast ja myślę, o tu to jest 3 metry głębokości. Tak? A ryba 3 jaka metry. Jest? Tu ryba taka jak na Biebrzy. Jak na Biebrzy? Na całej Biebrzy. Oczywiście wszystka jaka występuje na Biebrzy, to i tu. Ale sumy też są, występuje. Nie, ma. Nie, sumu tu nie ma. Nie ma. Ja porównuję jesień jako do kobiety dojrzałej, która już tam przeszła swoje fikołkowe lata, jakieś wielkiej nadziei, a tu dziś już dojrzała, rozpoczyna w koro swoje dary, które zabrała po drodze, dziś jakby nam zostawia do zadumy. Więc słuchaj, dla mnie jest podobne, ale ja wybieram taki element, to znaczy chyba najciekawsze są wiosenne wschody słońca, jak się kłębi od gęsi i od żurawi. I chyba jesienne mgły, to też są takie
Ale to dosłownie, żeby zrobić takie zdjęcie, to trzeba się całymi latami nachodzić, żeby trafić na ten jeden moment. Także to jest naprawdę dużo wysiłku i szczęścia trzeba mieć, bo jednak tu element szczęścia jest bardzo poważny. Ja was nazywa się grzebieni, no. Dobre. Rurale już odlatują, kaczki odlatują. Pozatwiali wszystkie sprawy i pojechali. To co ja wiem, to nikt nie będzie wiedział. No i to jest tajemnica, no i się. Także nawet kamera żadna nie skaże. Ja z papierosem przejdę przez wioskę tak, z tej strony, później z drugiej strony. Tak, zawsze coś tam znajdę. Wszystko. Pani pracuje, nikt nic nie wie, pani kameruje mnie, a tam stoi łazowiaczek, pani drugi tam stoi, pani widzi. Kiedyś przy tej chałupie to duże stado widziałem, co już jej nie ma. To rozpalone. Tak, to było to i tam. To 100 sztuk było. Ale to mało. Teraz na jesieni, tak jak kartofle skończą ludzie kopać, to oni tam, to może ich 300 sztuk siada, nie 100. I ja tam mam pole, to nieraz tam jadę z obornikiem, czy tak orać. O, takie ładne stado siedzi. To się w ręce klasznie, to oni. Przezerwa tak ładnie. Lubię ja na nie patrzeć, bo ładne ptaki. Ale jak żurawie lecą i krzyczą, znaczy, to za 2-3 dni opady, pogoda się zmienia, oni coś chyba czują. W przypadku tej fanatycznej twórczości fotograficznej dla niego już nic nie istnieje. To jest jego, proszę ciebie, chleb powszedni. Natomiast to, co jest obok, to jest już mniej istotne, czyli wiesz, dom, nawet rodzina. Jest pochłonięty do końca. Może się z tego kiedyś otrząśnie, nie wiem. Ale z drugiej strony niedobrze byłoby, gdyby zrzucił z siebie nadmiar tej, w moim przekonaniu, nadmiar tej fotografii. Ale jest mi ciężko. Ciężko. Po prostu za mało biegranki. Zaraz będzie lepiej. Z czym ci się to kojarzy? Z bagnami. Bagnami. Mikołaj. Tak. Chleb. Bagienny. Ale tak. I to dobry. Dobry chleb. Tak. Bagienny. Gradusy ma. To jest kolego terapeutyczna. Tak. To jest dokładnie tak. Jeden kieliszek, to jakby pijesz, to tak jakbyś się wymocił w bagnie, w borowince przez tydzień czasu. Moja żona na przykład nigdy nie wierzyła, że ja na biebrze jeżdżę i mnie kobieta na biebrze jest niepotrzebna. I postanowiła kiedyś niespodziewanie zaskoczenia ze mną pojechać nad biebrze. Więc ja wziąłem ze sobą nad biebrze, było minus 25 stopni mrozu. Ja sobie posiadłem na rzekę posłuchać, jak lody trzeszczą i całą noc przesiedziałem. Przysiadłem do samochodu, to ona była prawie nieżywa zimna. Już więcej na biebrze nie pojechała.
Kobieta potrzebna na Biebrzy, wiesz, Biebrza żmija, i żmija. Żmija na bucie. To jest za słabe jeszcze ognia. Tego nie ma takiego, wiesz, że jak wypijesz takiego, to czujesz. No, o to chodzi. No. Spotkanie się po wypadzie nad Biebrze w kilku biebrzańców. Wymiana. Nam wystarczają półsłówka i kolega na przykład, on nie rozumie. Ja musiałbym opisywać takiemu laikowi tydzień czasu, ja bym mu tego nie opowiedział. Mikołajowi, Wiktorowi, Ryśkowi, Henkowi, Mirkowi. To jedno słowo wystarczy. I oni gdzieś umieją to zobaczyć, bo po tym moim jednym słowie widzą. Dlatego wtedy mamy czas na picie wódeczki. Tak. Ten człowiek pije wódeczkę, co jakiś czas jedno słówko rzuci i to już wszystkim nam wystarcza. No to zademonstruj jeszcze dobrego byka. Ta końcówka to wiesz straszy, jak podchodzi jakiś konkurent i próbuje mu łanie podebrać z chmary, to takie wiesz, takie całkiem ludzkie, nie? Bo to jest tak, no nie jakiś niekształtny, broda nie wiadomo co, chlapa cała, ty również jakaś niekształta, nic, dopiero chód jest wyśmienity. Więc najpiękniejszego byka, jakiego widziałem w życiu na skraju czerwonego bagna i od kanału Augustowskiego byłem, to był chyba 73 rok, mam go zresztą na zdjęciu. Imponująca była sprawa i później już takiego nigdy nie spotkałem. Sylwestra w tym roku zaczęliśmy na Biebrzy. Tak jest, przewodem. Od ratowania łosia. Dokładnie. Także nowy rok był jak biebrzański i jeszcze pędzaliśmy na łosia. Człowiek jak tak po 8 godzinach takich klapania się po pas w bagnie albo w wodzie wychodzi na kawałek suchego grądu, że można już dojść do szosy, to już jest takie szczęście niewysłowione, że to naprawdę zaczyna się doceniać takie przeciętne warunki życia.